Witajcie. Raport energetyczny maj 2024. Uzdrawianie przestrzeni osobistej. Czas nieoczekiwanego. W niektórych fragmentach tekstu z oczywistych powodów nie piszę wprost. Dla lepszego zobrazowania niektórych zjawisk posługuję się opisem dualnej rzeczywistości oraz ziemską rachubą czasu, choć wszystko i tak dzieje się niedualnie w teraz. Niektóre zjawiska opisuję w możliwie najprostszy sposób, by były one zrozumiałe. Skupiam się głównie na liniach wzrostowych. Ci, co mają tekst zrozumieć, pojmą bez trudu. Tekst warto czytać sercem. Pierwszy punkt raportu. Na początek syntetyczne podsumowanie kwietnia i końca marca. Kwiecień był mocno chaotyczny, jeśli chodzi o procesy i schodzące energie. Przy czym chaos rozumiem tutaj jako stan przeorganizowania pomiędzy dwoma stanami statycznymi. W minionym okresie działo się bardzo dużo. Syntetycznie wyglądało to tak. Pomiędzy 20 marca i 22 marca ten okres rozpoczął mocny rozbłysk M7.4 20 kwietnia, który wyzwolił uwalnianie niskich energii emocjonalnych. U części ludzi powodowało to dość nerwowe sytuacje i emocjonalne reakcje w kontaktach z innymi. Chodziło tutaj o zobaczenie tych wzorców i przetransformowanie ich do wyższego poziomu, świadomą, wyważoną odpowiedź zamiast odruchowej reakcji z poziomu emocji. Uwalnianie wzorców wspólnot indywidualnych spowodowało, że na poziomie kolektywnym odczuwalne to było jako gęsta i ciężka energia. Wielu ludzi o podwyższonej sensytywności mogło odbierać to jako nieswoje, ciężkie emocje. Na poziomie ciała odczuwalna była czakra serca, silne kłucia, ucisk, z jednoczesnym silnym odczuciem gorąca od środka. Wysoki poziom schodzących energii dosłownie wyduszał z pól ludzi wibracje niskich emocji. 23 marca. Oczyszczenie przestrzeni z kolejnej warstwy niskich emocji umożliwiło wejście najsilniejszych jak do tej pory energii. Powiązane było to także z rozbłyskiem klasy X1.1, który miał miejsce 23 marca i dodatkowo wysokim indeksem KP5+. W ciałach ludzkich dosłownie kotwiczyły się energie nowej Ziemi, otwierając na stałe czakrę serca. Interakcje z tą wibracją dają charakterystyczny objaw w postaci palącego gorąca w sercu, promieniującym nawet na przełyk, odczucie gorzkości w ustach, a do tego silne zawroty głowy i mocny nacisk na czakrę korony, połączone jednocześnie z przyjemnym odczuciem odśrodkowego rozgrzania całego ciała. Pomiędzy 24 marca a 27 marca. W tym okresie zeszła bardzo łagodna, piękna energia z najwyższych wymiarów. W moim rozpoznaniu przestrzeni różowo-fioletowa. W przyjemny sposób spowodowała ona duży przeskok świadomości kolektywnej. Były tu energie ciszy, zatrzymania, zrozumienia, miłości bezwarunkowej, spokoju i lekkości. Na poziomie ciała wywołała ona przyjemne łaskotanie w okolicach serca, splotu słonecznego oraz czakry sakralnej połączone z mrowieniem na czubku głowy, czakra korony. Rezonans Schumana pokazywał w tym czasie białe wskazania, podobnie jak indeks KP osiągnął poziom 5. Największym uświadomieniem, które niosły w sobie wspomniane energie, było to, że największą pomoc i pracę dla kolektywu w nadchodzących czasach chaosu wykonuje się poprzez utrzymywanie własnych wibracji na jak najwyższym poziomie. A można to czynić, żyjąc zgodnie z osobistym planem na dane wcielenie,
Zobacz profil psychologiczno-energetyczny. Mówiąc najprościej, robiąc w życiu to, co sprawia radość i daje poczucie osobistej wolności w działaniach. Pomiędzy 28 marca i 1 kwietnia. Doświadczaliśmy okresu intensywnych i skumulowanych kilkunastu silnych rozbłysków słonecznych, w tym 28 marca aż trzech: M7 rano, potem M6, a wieczorem X11. Potem 30 marca M9.42. Ich celem było oczyszczenie przestrzeni zarówno indywidualnej, jak i kolektywnej ze wszystkiego, co nie jest światłem i miłością. Dopływ tak dużej dawki energii spowodował już od wieczora 28 marca, czasu środkowoeuropejskiego, silny napór na górne czakry, od korony do serca. Szczególnie mocno odczuwalna była czakra korony i trzeciego oka. Na poziomie ciał fizycznych wielu ludzi doświadczało w tym okresie ociężałości, senności, rozkojarzenia, nudności, zawrotu głowy, połączonych jednocześnie z odczuciem dużego ciepła w ciele. Do tego wielu ludzi miało żywe sny z postaciami z przeszłości. Pomiędzy 2 kwietnia a 8 kwietnia weszliśmy w intensywny czas ostatecznego kończenia starego, wibracji 3D, i uruchamiania nowego, wibracje 5D. I dosłownie pożegnaliśmy wszystko to, co nie było światłem i miłością, wibracje 3D. To był skumulowany cykl śmierci starego i narodzin nowego. W tym czasie aktywność słoneczna była bardzo niska, chwilami spadająca wręcz do zera. Częściowo był to efekt celowej ingerencji technologicznej. Wielu ludzi mogło czuć swoistego rodzaju próżnię, nicość, poczucie entropii, przytłoczenie. Był to efekt ostatecznego rozpadu w polach indywidualnych wzorców kompatybilnych z 3D. Ale jednocześnie, paradoksalnie, można było doświadczać mocnego odczucia gorąca w sercu, ogólnego rozgrzania ciała i naporu na czakrę korony w połączeniu z silnie pracującą czakrą serca, szczególnie między 3 a 4 kwietnia. Całość zwieńczyło całkowite zaćmienie słońca 8 kwietnia. U części ludzi ten proces przyniósł także problemy ze snem, wybudzenia w nocy i lub bardzo żywe sny, dalsze oczyszczanie starych programów. Jednocześnie uwolnienie niskowibracyjnych programów u części ludzi przyniosło w następstwie chwilowe pogorszenie stanu zdrowia w obszarach, gdzie na energetycznym poziomie te niskie wzorce były zakotwiczone. To chwilowe pogorszenie stanu zdrowia jest etapem końcowym, prowadzącym ostatecznie do uzdrowienia, o ile świadomie się do tego podeszło. Więcej napiszę o tym w procesie dalszej części niniejszego raportu. Pomiędzy 9 kwietnia a 14 kwietnia miał miejsce dopływ do przestrzeni kolektywnej kolejnej porcji zupełnie nowych jakościowo energii. Czas ten połączony też był ze wzorem aktywności słonecznej. W tym okresie rezonans Schumana także wskazywał praktycznie przez większość czasu silne białe odczyty. Wielu ludzi mogło w tym czasie odczuwać wzrost siły witalnej. Odczucie było tym większe, czym wyższa osobista wibracja i odczucie podniesionego nastroju. Dosłownie doświadczaliśmy doładowywania życiodajnymi energiami. 11 kwietnia miał miejsce silny rozbłysk klasy M5.47. Pomiędzy 14 kwietnia i 20 kwietnia. Kluczowy etap transformacji tego miesiąca rozpoczął się rozbłyskiem M4.3, którego energia dotarła do naszej planety wieczorem 14 kwietnia, czasu środkowoeuropejskiego.
U pierwszej grupy ludzi z linii wzrostowej miał miejsce piękny proces trwałego i pełnego połączenia się energii duchowej z ciałem fizycznym. To 14 kwietnia. A mówiąc najprościej, nastąpiło pełne zespolenie całej energii duchowej człowieka na dane wcielenie w obrębie jego ciała fizycznego. To pełna aktywacja ścieżki serca, o której wspominałam w raporcie na kwiecień 2024. Napiszę też o tym więcej w niniejszym raporcie. Proces połączenia z najwyższą wibracją osobistą spowodował w konsekwencji kolejny przeskok wibracji całego pola kolektywnego, co szczególnie było odczuwalne 19 i 20 kwietnia jako duża, bez powodu, radość, lekkość i bystry umysł. Widoczne to też było w białych odczytach rezonansu Schumana. W tym okresie mogliśmy dalej doświadczać żywych snów, tym razem z najważniejszymi i ważnymi ludźmi z najbliższego otoczenia, ale z innych linii czasowych. Dodatkowo część ludzi, u których nie nastąpiło jeszcze pełne zespolenie energii duchowej w obrębie ciała fizycznego, mogła w tym okresie doświadczać kolejnych problemów z układem trawiennym, w tym z żołądkiem, uczucie pełności, nudności i tym podobne. Punkt drugi. Proces trwałego i pełnego połączenia się energii duchowej z ciałem fizycznym, rozpoczęty 14 kwietnia, spowodował, że część ludzi weszła w doświadczenie siebie z maksymalnego poziomu zakresu czystej istoty duchowej. Patrz na przykład skala Bovisa. Na poziomie fizycznym dało to bardzo specyficzne odczucia. Bardzo duże gorąco w ciele, klarowny i wielowymiarowy, szybko przetwarzający umysł. Ciepło w czakrze serca, połączone jednocześnie, paradoksalnie, z odczuciem zasypiania na stojąco. Senność z jednoczesnym poczuciem ogromu wewnętrznej mocy. Było to spowodowane tym, że ciało fizyczne jeszcze trochę nie nadąża za potężną energią, którą w sobie nosi już teraz na trwałe. Stabilizacja tych najwyższych energii potrwa jeszcze około 3 tygodni, do pierwszego tygodnia maja. Można powiedzieć, że dla części ludzi jest to uwieńczenie ich procesów osobistej transformacji, która miała miejsce przez ostatnią dekadę. Proces trwałego i pełnego połączenia się energii duchowej z ciałem fizycznym to dosłowna, pełna manifestacja ścieżki serca tutaj, w życiu fizycznym, na Ziemi. Oznacza to stuprocentową zgodność doświadczeń ziemskich z planem duchowym na dane wcielenie. Wejście w maksymalny zakres czystej istoty duchowej to jest proces, który będzie w ciałach ludzkich kotwiczył się przez następne około 3 tygodnie, do pierwszego tygodnia maja. Ustabilizowanie tych najwyższych energii daje w najbliższych miesiącach dostęp do natychmiastowej manifestacji intencji oraz do pełnego zakresu ekstrasensorycznych możliwości indywidualnych dla danego człowieka. W najbliższych tygodniach można więc spodziewać się uruchamiania u części ludzi zaskakujących mocy, nowych umiejętności i wielowymiarowych talentów w jeszcze bardziej wnikliwym rozpoznawaniu rzeczywistości. To wnikliwe odczytywanie przestrzeni przyniesie też nowe informacje i kolejne ujawnienia. A wzrost prawdy w przestrzeni kolektywnej spowoduje dosłowne sypanie się tego, co nadal opiera się o fałsz. Punkt trzeci. Kolejnym procesem, który rusza w maju, to proces uzdrawiania przestrzeni. Jego symptomy mogliśmy już zaobserwować w kwietniu, w dniach między 28 marca a 1 kwietnia. Pisałam o tym powyżej w podsumowaniu minionego okresu. Dotyczy to w pierwszej kolejności pól indywidualnych ludzi, a następnie przełoży się na pole kolektywne. Czym wyższy poziom wibracji osobistej, tym procesy te będą bardziej widoczne,
ponieważ ludzkie ciało jest wtedy w stanie pomieścić w sobie więcej energii. Najbardziej spektakularne i najszybsze zmiany zajdą u ludzi, którzy weszli w maksymalny zakres czystej istoty duchowej. Uzdrawiane zatem jest i będzie wszystko to, co do tej pory było zablokowane i lub opierało się na niskowibracyjnych wzorcach. Tym razem będą to bardzo dogłębne procesy zdrowia, także na poziomie ciał fizycznych. Tutaj zapewne więcej powiedzieliby specjaliści od holistyki zdrowotnej, ale pierwszy etap zdrowienia, paradoksalnie, może przynieść chwilowe pogorszenie dotychczasowych symptomów. Kluczowe wtedy jest, by zachować równowagę, która pozwoli spokojnie przetrwać ten czas. Procesy uzdrawiania mogą również dotyczyć na przykład sfery emocjonalnej. Tutaj z kolei można spodziewać się sytuacji, które dobitnie pokażą, jakie wzorce ulegają właśnie transformacji. To tak, jakby ponownie zanurzyć się w scenariusz, który jest znany z przeszłości, ale reagować już na niego z kompletnie innego, wyższego poziomu świadomości. U części ludzi zdrowienie odnosi się także do obszaru mentalnego, związanego ze sposobem myślenia i przetwarzania informacji oraz z przekonaniami. Tutaj z kolei znacznie łatwiej będzie rozpoznawać prawdę i oddzielić ją od sztucznie wywoływanego szumu informacyjnego, który jeszcze nie tak dawno zostałby uznany za prawdziwy. Zdrowienie poszczególnych ludzi przełoży się następnie na poziom kolektywny, ponieważ odblokowane potencjały indywidualne będą mogły zamanifestować się także w przestrzeni grupowej. Realnie przyniosą przeskok do kolejnego, wyższego poziomu świadomości kolektywnej, co w następstwie przyniesie inne, nowe sposoby działania. Punkt czwarty. Po dość chaotycznym kwietniu, który u wielu ludzi mógł wywołać brak poczucia bezpieczeństwa i wycofanie się, maj inicjuje zupełnie inny jakościowo i bardzo przyjemny proces. Przyniesie on wzmożoną potrzebę wchodzenia w interakcje społeczne. Dla wielu ludzi może to być zaskakujące doznanie, gdy nagle poczują oni, że potrzebują zrobić coś zupełnie inaczej niż dotychczas, czyli otworzyć się na innych ludzi po to, by dzielić z nimi własne doświadczenia życiowe. Nie chodzi tutaj o wymianę poglądów duchowych, jak miało to miejsce w ostatnich kilku latach, ale o zwyczaje współdzielenia życia i doświadczeń życiowych. I tu mała dygresja. W poprzednich raportach pisałam, że rok 2024 jest pewnego rodzaju nawiązaniem do energii z 2019, zważywszy na fakt, że sztucznie generowane wydarzenia z lat 2020-2023 miały na celu odwrócenie procesu wznoszenia się ludzkości. I proces interakcji społecznych dokładnie wpisuje się w ten model. Jest on zaprzeczeniem narzuconego procesu izolacji i oddzielania społecznego z lat ubiegłych. Dążenie do interakcji społecznych będzie odbywać się ponad różnicami w materii. Zatem kluczowa jest teraz zgodność wibracji, nadawanie na tej samej fali, nie zaś poziom społeczny czy inne kategorie różnicujące ludzi. W tym wszystkim ludzie też staną się bardziej otwarci i chętni do pomocy tym, którzy tej pomocy realnie potrzebują. Czasem może to być zwykła rozmowa czy obecność przy drugiej osobie w jakimś trudnym dla niej wydarzeniu. Punkt piąty. Większa otwartość społeczna to zalążek do tworzenia się także realnych wspólnot ludzi w najbliższych miesiącach, zorganizowanych wokół określonego celu. Wspólnoty te będą miały dostatecznie dużą moc, by zmieniać to, co w tym momencie zmiany na poziomie kolektywnym wymaga. Dotyczy to przede wszystkim różnych rozwiązań społecznych na dużą skalę,
w tym także rozwiązania systemowe, ale może też odnosić się do rozwiązań problemów lokalnych. Zresztą już teraz można zaobserwować zalążki tego procesu i powstawanie grup ludzi mówiących jednym, ale odmiennym od dotychczasowej narracji głosem. To, co różni aktualny proces, to to, że za mówieniem w nowy sposób idzie także konkretne działanie na rzecz tej zmiany. W poprzednim raporcie na kwiecień pisałam o aktywacji u ludzi ścieżki serca. Ścieżka serca jest bowiem czynnikiem kluczowym, by mógł powstać kolektyw ludzki. To właśnie ona pozwala połączyć w działaniach ku wspólnemu dobru tak wielu ludzi o indywidualnych i odmiennych od siebie ścieżkach życiowych. Punkt szósty. Maj przynosi jeszcze jeden, może nawet najbardziej spektakularny proces. Proces nieoczekiwanego. Właściwie to pierwsze swoje symptomy miał on już w dniach 14 do 20 kwietnia. Nałożyły się na to dwa czynniki. Pierwszy to pierwsza grupa ludzi w sposób trwały weszła w maksymalny zakres czystej istoty duchowej, co spowodowało duży przeskok wibracji całego pola kolektywnego. Drugie, do naszej planety dopłynęły energie zewnętrzne, niosące zupełnie nowe jakości do naszej przestrzeni. Te nowe jakości, które zaobserwowałam, są już mocno wyczuwalne w polu kolektywnym. Po pierwsze, jest to silny potencjał innowacyjności w myśleniu i działaniu oraz po drugie, deprecjacja norm społecznych. Być może nawet astrologowie powiedzieliby na ten temat coś więcej, odnosząc to do określonych planet i ich wpływu na ludzi. Ta innowacyjność w sposobie myślenia obejmuje bardzo szerokie spektrum. Nie dotyczy tylko nowych rozwiązań, na przykład technologicznych, ale przede wszystkim odnosi się do kompletnie innego postrzegania tego, co do tej pory kojarzyło się z sukcesem życiowym. Sukces życiowy przestaje zatem być utożsamiany z określonym miejscem na drabinie społecznej lub sukcesem materialnym czy osiąganiem celów. Teraz sukces życiowy oznacza obfitość życiową, zdrowia, czasu wolnego i relacji, i wolność osobistą, podążanie własną drogą zgodnie z potrzebami serca, połączoną jednocześnie z obfitością finansową doświadczaną w lekki sposób, bo zarabianie dużych pieniędzy, ale kosztem własnego zdrowia czy relacji lub robienia tego, czego się nie lubi, to wzorzec starej matrycy 3D. Ta innowacyjność w sposobie myślenia jest mocno powiązana z uświadomieniem, o którym pisałam w początkowej części niniejszego raportu, że największą pomoc i pracę dla kolektywu w nadchodzących czasach chaosu wykonuje się poprzez utrzymywanie własnych wibracji na jak najwyższym poziomie. A można to czynić tylko wtedy, gdy idzie się za własnym sercem i robi to, co niesie radość. Z kolei deprecjacja norm społecznych spowoduje, że coraz więcej ludzi przestanie realizować program kolektywny opierający się o wibracje stada i drugą czakrę. Muszę żyć tak jak wszyscy. To otwiera przestrzeń do podążania za swoim autentycznym powołaniem na dane wcielenie. To także ma związek z aktywacją ścieżek serca, o którym pisałam w raporcie kwietniowym. Te dwie jakości, innowacyjność i deprecjacja norm społecznych, są właśnie odpowiedzialne za proces nieoczekiwanego, który w maju i w kolejnych miesiącach jest przed nami. Na poziomie indywidualnym może oznaczać to nagłe, choć podparte długimi procesami wewnętrznymi w poprzednich miesiącach i latach, decyzje i zmiany w życiu. Trzeba jednak pamiętać, że taka pojedyncza decyzja ma przełożenie następnie na ciąg kolejnych zdarzeń w otoczeniu. Na poziomie kolektywnym może spowodować to szereg zaskakujących wydarzeń. W tym jest potencjał na wydarzenia o zasięgu globalnym.
Tutaj dosłownie można spodziewać się wszystkiego. Co więcej, wydarzenia te będą wspierały procesy odkrywania prawdy. Procesy nieoczekiwanego odnoszą się także do poziomu naszej planety. Tutaj z kolei będzie można obserwować dalsze nasilenie zjawisk geologicznych i atmosferycznych, np. anomalie pogodowe czy podniesioną aktywność sejsmiczną. I tu mała dygresja 1. Warto w tym czasie sprawdzić, na ile to, co nieoczekiwane, oznacza dla pojedynczego człowieka zagrożenie, a na ile okazję. A mówiąc najprościej, czy reakcja na to, co nieoczekiwane, płynie z lęku, z czakry podstawy lub czakry sakralnej i pozycji obronnej, czy z zaufania do siebie i otwartości na życie, czakra serca. To, co z całą pewnością mogę napisać o tym procesie, to to, że nieoczekiwane wydarzenia będą dotyczyć wszystkich ludzi. Natomiast u jednych przyniosą one szybką zmianę na lepsze, a u innych mogą spowodować zmianę na gorsze. Wszystko zależy tutaj od dotychczasowego stopnia przepracowania określonych procesów wewnętrznych i poziomu wibracji osobistej. Mówiąc najprościej, czym większa zgodność osobistych wyborów w życiu materialnym z planem duchowym na dane wcielenie, czym mocniejsze działanie zgodnie z własną strategią i autorytetem decyzyjnym, tym bardziej to, co nieoczekiwane, będzie przyjemnym zaskoczeniem. I mała dygresja 2. Warto zawsze sprawdzić w obliczu pojawiających się nieoczekiwanych wydarzeń, gdzie szuka się punktu oparcia. Czy we własnym wnętrzu i osobistych odczuciach z ciała, czy w informacjach zewnętrznych. To pierwsze daje stabilizację, to drugie podtrzymuje programy ego umysłu i w konsekwencji przynosi jeszcze większą destabilizację. Kluczem jest zaufanie do życia i do osobistych wyborów, działanie zgodnie z własną strategią energetyczną i autorytetem decyzyjnym, ponieważ uniezależnia to człowieka od zewnętrznych wpływów z poziomu ego umysłu. I takiego właśnie zaufania do siebie i życia nam wszystkim życzę. Punkt 7. Podsumowanie raportu i wspólne działania na maj. Cele dla pojedynczych ludzi. Pierwsze. Zaufanie do siebie w procesie nieoczekiwanego. Drugi cel. Uzdrawianie przestrzeni osobistej. Trzeci. Otwartość na interakcje społeczne. Czwarty. Stabilizacja wibracji osobistych poprzez podążanie ścieżką serca. Cele dla kolektywu ludzkiego. Pierwszy. Tworzenie wspólnot ludzi i pomoc tym, którzy potrzebują. Cel drugi. Podobnie jak w kwietniu. Kolektywna stabilizacja energii i świadoma kreacja w czasie chaosu. Z miłością, Anna Architektura. A ja bardzo chciałbym podziękować Annie za to, że miałem możliwość przeczytania tego raportu i życzyć Wam dobrego odbioru.